właśnie dostępu. Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Tutaj nam jest miło powiedzieć, że kolega Zbyszek właśnie się uśmiecha. A nie muszę przedstawiać, jesteśmy, ale to już tych, co by nie wiedzieli, to kolegę Zbyszka Oleksiaka tutaj mamy na pierwszym planie z oddziału 053 Myszków. Tutaj trochę filmów z kolegą nakręciliśmy, bo tam się bardzo dobrze też rozmawia. Proszę też zwrócić uwagę, na stole stoi tylko kawa, nie ma innych takich napojów wyskokowych, żeby nie było, że tylko tu się ciągle pije. I chcę dzisiaj przedstawić kolegom cztery gołębie z drużyny GMP, które koledze Zbyszkowi w tym roku wylatały taki dobry wynik. On jest jeszcze nie do końca oficjalny, ale już na stronach oddziału i na stronie okręgu można go z nim się zapoznać. Jest to 1435 punktów i 70 setnych, tak? Czy 75? Tak. 70. Tak. To jest na stronie www.golob.olkusz.pl. Tak. I teraz chcemy przedstawić kolegom te wszystkie gołębie, które są w tej drużynie GMP. Przypomnę tylko, że te gołębie z zeszłego roku wylatały koledze, trzy gołębie, co są w tym roku. W zeszłym roku były też w tej drużynie GMP i wtedy kolega zdobył tytuł pierwszego przodownika. 1628. Gorszy wynik. 11. Tak. I w M-klasie 34 tam było z ruszami. Też był pierwszym przodownikiem. Też polskim. Natomiast teraz mamy wynik dużo lepszy i kolega z tym wynikiem prawdopodobnie będzie tym mistrzem GMP w Polsce. Natomiast teraz chcemy zaprezentować tutaj te wszystkie gołębie, a zacznijmy od gołębia, którego w zeszłym roku nie było w drużynie. Jest tym gołębiem nowym. Proszę bardzo, tutaj tego gołębia pokażę, trzyma kolega Łukasz. On go tam już tam wygłaskał, wymacał, tak? Zobaczmy, kolega Zbyszek go teraz. To jest gołąbek o numerze. Numer tego gołębia. PL 11 rok 053. Tak. 277, dwie kosy. Tak, że zobaczmy skrzydło tego gołębia. Gołąbek po lotach widać, że jest ten, bo jeszcze ma. Samiczka niebieska, tak. Tak, ma 2, 4, 6, 7 lotek jeszcze. W tej chwili już po lotach już jest 2 tygodnie. No i jeszcze ładnie skrzydełko trzyma. Rozumiem. Kolega przykleił do lotki. Tak. Tego gołębia właśnie na tym lotce nie było, na tej lotce, którą kolega... Tu masz czołeczki, tak. Samiczka z dwóch stron. Takie białe pasma przy oku. To się nie potrzyma tego gołąbka, bo są ambitne gołębie, także... Tu widzimy. No, proszę zobaczyć. Jak walczy. No to jest nie ten. To jest gołąbek z Putmana. To jest Tyfinekę 5000. I tu jest załączony po prostu oryginał Van Lint gołąbek. To są Michel Van Lint. Tak. No to są gołąbki po prostu super, widać, że no dobrze, że ten gołąbek się urodził, no bo mamy w GMP, mamy, w naszej drużynie mamy 10 gołąbków w tym roku, które zrobiło GMP, także no byłoby też bardzo dobre GMP, ale no, a pewno nie z tym wynikiem, jeżeli by to samiczka ten, nie? Bo tak na ścisłość to mógłbym z mojej drużyny dwie drużyny GMP. A ile punktów zdobyła? Ta samiczka? Tak. No tak indywidualnie to jeszcze tak nie wiem, bo tu wcześniej sobie obliczałem z oddziału myszków, ale i... Ten z okręgu nam naliczył jednak mniej więcej, bo to połączonego oddziału były listy i okręgowe listy. Także minimum miała, co ja sam obliczałem, to miała 358 i 36, ale tam jakieś ułamki setnych jeszcze doszło. Na pewno ma w klasie B około 7 koeficjent i w klasie C ma około, tu ma tak 1,070, 0,88, 1,51. No to jest tak ponad 3 w klasie C, bo tam no też klasę C mam rekordową w Polsce z tego co wychodzi, 9,36. Tutaj właśnie, no to też tak, że tutaj jest, no w tym roku jak była jakaś klasa C ma, no to tak hodowcy mówią ci dobrze, bo tu wczoraj chciałem pozwolić pana Waldka Piszczaczek, godnego mistrza Polski, no też z gratulacjami wczoraj dzwonił do mnie osobiście, no i właśnie też mi tutaj takie kilka porad jeszcze odnośnie, jakby tam już te wyniki były uznane, jak? No i Dominik Palarski tutaj też chciałem pozdrowić, po prostu też, no także tutaj hodowcy ci najlepsi też, no jednak widać, że jak przegrałem jakiś jeden rok, no to umiem podziękować innym, pogratulować, no i o to właśnie chodzi. Ja też gratuluję tym, co na przyszły rok zdobędą po prostu, nie wiem, Mistrzostwa Polski i bo tak trzeba po prostu, nie? No ale też trzeba się cieszyć to, co się zdobyło. To był ten pierwszy gołąb z drużyny GMP, a teraz pokażemy kolejne trzy gołębie. Tamte gołębie już mamy na stronie ich zdjęcia. Dzisiaj wykonamy zdjęcie tego czwartego, także wkrótce też on na stronie internetowej kolegi będzie. I także będziemy mieli drużynę mistrzostwa GMP również z tego roku. A teraz mamy jakiego gołębia? To jest samiczka PL 053, 10 rok, 406. Ta samiczka wywodzi się z czterech moich gołąbków, jak się to mówi, dotychczasowo przez 20 lat, jak je uchowałem. Z tego mojego 604-19, 604 z 99 roku, który nieraz wspominałem, że to jest gołąb numer 2 w rozpłodzie. To jest gołąbek również tu z Jarka Muca 25%, z tego Hermesa, co miał 17 dyplomów.
no to też po tej samiczce zaraz będzie jeszcze też takie to jest starsze pokrewieństwo. I później tu jest też wspomniany taki mój dziadek, co był dwukrotnym najlepszym samcem na Częstochowie. I później w oddziale myszków, jak przeszedłem do oddziału myszków, to też był następnego roku. Pokaż mi skrzydło, może jeszcze Zbyszek tego gołębia, ale tutaj łapie, tak? 2, 4, 6, 8 ma, tylko ta papierka ma w tej chwili. To jest samiczka? To jest samiczka. W tej drużynie same samice masz? Nie, jeden samczyk. Jeden samczyk. No to jest piękna samiczka po prostu. Widzimy. Ta spokojniejsza jest. Ta spokojniejsza, bo ta... Czy jej wynik indywidualny znasz? Tak, ja też powiem około, bo tu się mogę minimalnie pomylić, bo tam mówię to samo obliczałem, a tu troszkę wyniki są lepsze jeszcze jak robi się naliczył. Ona w tamtym roku miała troszkę najgorsze wyniki, w tym roku lekko jest gorsza też jednak, jakoś jest gorsza tych czterech, ale i tak jest wspaniała. 357, 88 też tam może troszeczkę dojść. Też w klasie C ma około 5 w klasie C i w klasie B też ona tam ma, też ma tam dobry wynik, gdzieś tam około 5 też, nie? Rozumiem. Czyli tak wygląda ten drugi mąż z drużyny piękne, a za chwilę zobaczymy kolejne dwa. Teraz już kolega Łukasz już tutaj podaje. No tutaj już jest król. Samiec. Tak, tu jest król tak zwany. No tutaj ma numer ten gołąb, tu jest gołąbek PL053, 543. Pokażmy skrzydło, Zbyszek od razu jedno. To jest potężny gołąb. Tak. No on w tym roku leciał z przygodami, bo w tamtym roku, kiedy uzyskał GMP, to z ostatniego lotu już myślałem, że go mieć nie będę. Po prostu leciał z 800 takiej ciężkiej 10 dni. Po 10 dniach po prostu przyszedł i ten. W tym roku zrobił dwa czołowe konkursy i niespodzianka. W ten sam dzień go nie było. Mówię, no kurczę, ale już tak byłem pewniejszy, że 10 dni nocował, mówię, to sobie poradzi. Bo te gołębie to mają to właśnie mój charakter, że one są twarde, po prostu raczej się nie poddają, nie? No i w tym roku też na trzecim locie jest nocleg, później jest taki w miarę konkurs nie do GMP słabawy, no i dopiero już chycił, jednak już się bał nocować i później zrobił swoje po prostu, nie? To jest gołąbek po 35-18, tam w internecie tam będzie teraz dużo na licytacji tych gołąbków młodych i tam są takie przedstawianie gołąby 17 dyplomów, nie? No, tutaj, no tak jak mówię, tu ojcowie, dziadkowie, pradziadkowie, tu nie ma, po prostu to są same asiary, po prostu to czołowiarka Muca, no to tak samo tam jest krzyżówka, no to są wybitne gołębie, nie? To taki był tam słynny jego jednastka z tej rodziny również, no to w jednym roku był 11 razy pierwszy. Tak jak wcześniej wspomniałem, tam były jakby loty międzyokręgowe takie, no to było 35, 47, 50 tysięcy, to gołębie były w dziesiątce, nie? Tutaj nie ma nic w przypadku po prostu, nie? Tam z rodziny jej była też trzecia w Polsce już na wystawie ogólnopolskiej w Sosnowcu, nie? No tutaj dziadek z mojej strony ma 10 koeficjent, 8, 5, także to jest kupę gołąbków, asów praktycznie w pokoleniach do tyłu jednym, drugim, trzecim, czwartym, nie? No tutaj wywodzą się Hermesy z tych gołębi, wywodzą się Hermesy, Janseny. A druga strona tego gołąbka to jest oryginalny Hans Mayer, bo tu trzeba powiedzieć. To jest z tych gołębi, co poszły na pipie za potężne pieniądze, tam te cyce tak zwane i tam, jak tam Łukasz tam fałowa się jeszcze mówi, tam te, no to w każdym bądź razie, no tam potęga, tam te rodzice to poszły na za no, 32 tysiące euro chyba, nie? No to są tam dosyć duże sumy po prostu, nie? I tutaj te Hans Mayery no, też mi pomagają po prostu dużo, nie? Staram się też na stronie internetowej może dołączyć rodowody. Ja mam 16 tych Hansmeierów oryginalnych, także aby tam kiedyś koledzy chcieli, no to bo też już widziałem, że tu mi się to pokazywało i tak wzmocniłem się trochę mocniej i mam dużo braci, pobraci po prostu z tego gąbka, także tu jest gąbek wybitny. W klasie D prawdopodobnie w tym roku, bo tak nie mam obliczone tylko tak na szybko, ale też może mieć z 11 lotów, z 2 lat może mieć koło 18 koeficjent ten gąbek. W klasie C ma 2,60, a może lepiej, bo jeszcze listy okręgowe dojdą. W klasie B też tam ma też około 4. No i w GMP ma, na pewno ma on, bo o 300 tylko przegrał z tą miss naszą, nie? No to ma 359,58. To jest jedyny samiec. Tak, to jest teraz jedyny samiec. Nie? Widzę, Łukasz trzyma już tak. Kolejnego gołębia, to ostatni samiec. Będzie czwarty ten gołąb. To jest nasza ulubienieca. No tutaj koledzy nie pytają w tym roku już o młode, bo nie dam rady po prostu chować. Mogę po półbraciach, braciach i tak dalej po prostu, nie, bo mam duże rodziny tego 330, bo to jest córka 330. I jeszcze numer powiedzmy Zbyszek. O, najważniejsze. PL053, 10 rok, 459. Pokażmy skrzydło jeszcze od razu. O, widzimy. To jest samiczka, ona miała pierwsze miejsce na wystawie okręgowej w standarcie też.
I piąta była w Polsce w tamtym roku na wystawie jako w standardzie. Jako standardzie ona miała wyniki w tamtym roku, tam 20 w A-klasie, no a w tym roku ma wynik w A-klasie, ma w tym roku ta samiczka 3,89. Wszystkie niebieskie też są tego głębie. No tak akurat się zdarza po prostu, że ten. 7,67 ma w D-klasie z 11 lotów, no to praktycznie wynik jest, tam chyba dotychczasowo był tylko jeden goł w Polsce lepszy od niej w D-klasie. A w C-klasie prawdopodobnie, z tego co tu koledzy mówią, no to jest rekord świata w tej chwili, 2,92 w C-klasie z 6 lotów za 2 lata. A to jest goł, który ile punktów do GMP? Do punktów ma GMP o 300 lepiej od tego króla, 359,58. Czyli lepiej ma, najlepszy ze wszystkich? Najlepszy, 300, nie? Ale kurczę, bo tutaj już, no tak mówię, to jest samiczka, no nie da się tak tyle jajeczek uchować, nie? Bo tutaj koledzy no, najczęściej pytają o tą samiczkę. Po tym królu da się już puścić na 3 samiczkę, to właśnie czynimy. Ale no samiczkę nie chcemy tak wykorzystywać, bo ja nie lubię tak aż po prostu bardziej, no, bo wiadomo, że chcesz tam kolegom pomóż, czy tam sprzeda jakąś gąbkę, no, ale po samicy się, no przykro mi, ale nie da się po prostu, także tu po tej samicy bezpośrednio no, nie pytać nawet w tym roku, bo nie eksploatujesz. No nie, bo po prostu no, dlatego no, nie wszystko się robi dla pieniędzy, po prostu no tu choćby się chciało komuś pomóż, nie? No to jest gołąb wybitny, ona w klasie B też ma wynik super, nie? Bo tak nie rozpisywałem tego jeszcze, bo tak mówię, ta karta wyników jest dopiero będzie w całości, także tu już takie wychodzą ułamki i jest ten, ale jest rewelacja po prostu, nie? Tak, zdradzę tu troszkę tajemnicę, o co tutaj chodziło w tych samiczkach, nie? Tutaj te samiczki są lotowane na zazdrość. Akurat ta samiczka 406 i 459. To są samiczki, co wymagały. O co chodzi z tą zazdrością? Dużo pracy wymagało po prostu. Sytuacja była w sposób taka, że w tamtym roku po sezonie, tak jak teraz, samiczka 406 wychowywała mutki ze samczykiem. I z tym samym samczykiem 459 miała jajeczka. A w tym roku było odwrotnie. 406 miała tylko jajeczka, a 459 wychowywała mutki. Także tu spowodowaliśmy zazdrość dwóch samic do jednego samczyka. I to samo mieliśmy z tamtym roku z tą samiczką, co tutaj w tym roku jej nie ma w GMP. Może też była tego przyczyna. Mieliśmy samiczkę taką jeszcze 15829. I ona była też w tym samym układzie jako partnerki zazdrościowe z tą 29,89. I tamta samiczka po locie drugim nam się zawiesiła, musiała się, no tam raczej samiczka twarda była, no musiała gdzieś się rozbić lub jaszczą ją zjeść. I już ta samiczka nie chciała nam w tym roku tak chodzić, po prostu gdzieś nie ma tej motywacji, zmieniliśmy zasady i tak dalej, nie? Tam żeśmy wmontowali inną samiczkę, już to nie odgrywało. Tak, to metodę gdzieś podglądałeś? Czy wpadłeś sam na nią? Sami żeśmy z Łukaszem tak wymyślili, po prostu jak się to mówi, no przy kieliszeczku. Tak żeśmy, no myśleliśmy to, żeby tak przechytrzyć hodowców, jak się to mówi, coś innym. Mamy tu opracowany system jeszcze do samców w ten sposób, ale jeszcze do tego nie doszło, ale w tym roku będziemy to właśnie wykonywać, nie? Ale na pewno w samiczkach jest to pracy dużo uciążliwe, trzeba pilnować, żeby się nie podziobały te samiczki, nie? Bo samczyki dochodzi do bardziej do walki, nie? No one wręcz się nie lubią, ta 406 z tą 459 się nie lubią, po prostu no jedna, drugi nie ma takiej możliwości, bo niektóre samiczki jak się to robi, próbowaliśmy w innych parach też to zrobić, nie wszystkie to wychodzi. Także to też muszą być gołębie wybrane. Te się ewidentnie nie lubią, konkurują ze sobą, każda z nich chce być pierwsza, nie? A w przypadku niektórych to się też pieszczą razem, no i jest wszystko, trójeczka małżeńska powstaje po prostu i trójkącik i nic tego nie ma, nie? Dlatego tu no, polecam taką metodę, ale trzeba to obserwować i widzieć co się dzieje i nie we wszystkich też to gąbka, nie jest to jakaś tam zasada ogólna, że tak zrobimy, tak będzie dobrze, nie? Rozumiem. Czyli powiedzmy mamy już teraz te cztery gołębie z drużyny GMP, twoje tutaj, wasze właściwie zaprezentowane. Czy coś jeszcze chciałbyś dodać przy tych okazji tych gołębi? Chciałem tu pozdrowić wszystkich hodowców i też życzyć wszystkim sukcesów, żeby tam po prostu, tak jak mówię, wiodło się tak jak u nas, żeby te oddziały się po prostu rozwijały, a żeby się oddziały rozwijały, muszą się ludzie zacząć szanować i lubić, nie? Jeżeli hodowcy i ludzie na świecie się nie będą lubić, nic nie będzie wychodziło, tak samo w prywatnym biznesie, czy tak samo w hodowli po prostu, nie? Jeżeli hodowcy będą życzyć jeden drugiemu, będą współpracować, jeden drugiemu pomagać po prostu, wszystko pójdzie w dobrym mierze, a jeżeli będzie ta nienawiść, tylko tam jakieś, wiadomo, można się sprawdzać,
wykorzystać ten. Ja też w tym roku miałem kontrolę antydopingową po locie tym 700. Przyjechał kontrol też odnośnie, mieliśmy te cztery pierwsze w 16-10 gąbków, nie? No i też poprosili po prostu listę konkursową, czy gołębie wszystkie posiadam w domu, nie? Pokazałem wszystkie 15 gąbków pierwszych z listy. Były przebadane badania odnośnie antydopingowej kontroli, nie? Pokazałem listę konkursową, wszystkie lotniki zarazem po prostu, ten, także ilość gołębi się zgadzała, wszystko, nie? I ten, dlatego ja nie mówię, żeby nie kontrolować, żeby nie sprawdzać, ale po prostu później, jeżeli ktoś ma wyniki, no to trzeba je uszanować, pogratulować i tak po prostu to idzie w jakimś dobrym celu, a jeżeli taka będzie nienawiść, jeden drugi mu się źle życzył, to ta osoba sama nie będzie mieć wyników, na pewno. Także życzymy wszystkim hodowcom właśnie to, o czym mówił kolega Zbyszek, sukcesów lotowych, no i też tego lotowania w miłej atmosferze. I wszystkim życzę tego mistrza Polski, mistrza oddziału, okręgu, no także jak tam komu wyjdzie, także proszę cierpliwie poczekać, ja też niektóre rzeczy nie wierzyłem. W takiej pierwszej gazetce coś koło 10 lat temu, no powiedziałem, że będę robił wszystko, będę dążył do tego, żeby mieć tego mistrza Polski, no może się uda, po prostu nie. No trzeba w coś wierzyć, po prostu trzeba wierzyć, wykonywać to, chcieć, to po prostu nieraz się i uda, nie? Także dziękujemy bardzo, ale i życzymy, żeby ten wynik się utrzymał, żeby nie było żadnych już tam zastrzeżeń. Także takiego mówimy, że na razie jest nieoficjalny, ale wierzymy, że tak będzie już na koniec właśnie z tym wynikiem kolega mistrzem Polski w kategorii GMB. Dziękuję i do zobaczenia. No dziękuję.